W swojej pierwszej derby, jakie grałem, gdzie było 3-3, był pełen stadion UKS-u, pełen. Chyba tam było jeszcze ponad stan. I myślę, że na taki zespół jak Manchester United też by, tak jak mówisz, jakby przyszło 50 tysięcy ludzi, to by pewnie jeszcze było zapotrzebowanie na bilety, bo mówię, no ten zespół jednak po prostu przez pryzmat tamtych czasów można porównać do takiego Realu Madryt, Barcelony, no i Manchester United chyba. Nie ma co ukrywać, że to był taki dość wyjątkowy mecz jak dla nas, dla UKS-u. Spotkaliśmy się z zespołem, który później wygrał Ligę Mistrzów. Praktycznie co zawodnik reprezentant swojego kraju, także na pewno duże przeżycie dla nas. Myślę, że nie zrobiliśmy wstydu, a tutaj w rewanżu, no myślę, że daliśmy siebie 100% i powalczyliśmy o jak najlepszy wynik. No, jesteśmy chyba jednym zespołem w tych eliminacji, w tych rozgrywkach wtedy, który nie dał sobie strzelić przez Manchester bramki, także myślę, że to chyba nieźle o nas świadczy. Ja wyszedłem i dałem z siebie, tak jak reszta zespołu, wszystko. No, można pamiętać poszczególnych zawodników, można pamiętać trenerów, ale mówię, no na pewno to jest kwestia wyjścia na boisko, no i grania, bo wiadomo, no gra się przeciwko gwiazdom, no nikt nie wyjdzie na boisko i się nie położy. No mieliśmy taki charakter, że akurat walczyliśmy i no udało nam się zremisować. Największe wrażenie chyba Ryan Giggs, myślę, że był takim zawodnikiem, który można powiedzieć był wszędzie, no praktycznie te wszystkie akcje od niego się zaczynały, no najgroźniejszy zawodnik, strzelił nam zresztą pierwszą bramkę tam w Manchesterze, myślę, że to on był takim motorem napędowym, no ale mówię, tak można powiedzieć, że w każdej formacji zawodnicy no, światowego formatu, także myślę, że no, mówię, udźwignęliśmy ciężar, a myślę, że chyba nie zawiedliśmy kibiców. No. Trenerzy po prostu wystawili zespół, który był w tamtym czasie chyba najsilniejszy UKS-u. No i co? No każdy z zawodników zdawał sobie sprawę, że no musi wyjść i walczyć, no bo wiadomo, czasami może nie starczyć umiejętności, ale charakter i tak jak Tomek Hajto mówi nieraz, że trzeba było dać z wątroby. I, no i mówię, myślę, że wstydu nie przynieśliśmy, a no trenerzy też pewnie przeżywali to na swój sposób, bo mówię, no nie każdy z nas się trafia taki mecz co sezon. No. Później zagraliśmy jeszcze z Monako, gdzie było 3 mistrzów świata, to też było niezłe przeżycie, ale na pewno Manchester United w tamtym czasie był to zespół no, topowy po prostu, no i najlepszy chyba wtedy na świecie i nie ma co ukrywać, że dla nas takie, no życzyłbym po prostu każdemu, czy wychowankowi tutaj Boruty z Giesz, czy wychowankom UKS-u, czy zawodnikom UKS-u, żeby po prostu zmierzyli się kiedyś takim zespołem z takiego topu. Potem wychodzi to z tego, że człowiek się nie boi, no wychodzi, czy będzie grał przeciwko takiemu zawodnikowi, czy przeciwko takiemu, no musi po prostu dać się wszystko, no. Bo tak jak powiedziałem, no umiejętności umiejętnościami, ale trzeba mieć ten charakter, no. Jak się człowiek zaczyna bać czegoś, no to lepiej, żeby nie wychodził na boisko, bo to jest, jest bez sensu, żeby wychodził. Położyć się i co, i czekać na lanie? Nie. Trzeba wyjść, walczyć i no, tak jakby mamy w UKS-ie, no niestety, no, jest taki moment, akurat teraz spadliśmy z ligi, ale myślę, że chłopaki się tam podniosą i za rok będziemy świętować awans. No.
No ja byłem troszeczkę zszokowany, bo myślałem, że los będzie troszeczkę łaskawszy dla nas. No ale niestety, no mówię, trzeba było podjąć rękawice i no, mówię, to w zależności po prostu od charakteru. No jedni po prostu już by się spłoszyli, już by był problem z wyjściem na boisko, a my no niestety. Taka adrenalina była, że prawdopodobnie dookoła ta cała otoczka już poszła gdzieś na bok i wyszliśmy na boisko i walczyliśmy. No. Wiadomo, ludzi się ogląda w telewizji, ogląda się tych zawodników w meczach tam Ligi Mistrzów i nagle się spotyka twarzą w twarz. No to wiadomo, też jest jakieś przeżycie, jakiś stres, ale myślę, że wychodząc na boisko wszystko idzie gdzieś na bok i wtedy człowiek między kontra człowiek, no i walczymy. Twoje pierwsze skojarzenie z hasłem właśnie Manchester United i europejskie puchary z tamtą wyprawą, z tym rewanżem tutaj to? David Beckham, mega gwiazda popkultury, człowiek różnych umiejętności, bo oprócz grania w piłkę, reprezentant Anglii, do tego na pewno biznesmen, no i tak jak mówię, gwiazda pop w tamtych czasach. No, nie ma co ukrywać, że do tej pory też jest postacią, która w jakiś sposób się wyryła w tą kulturę i piłkarską, i taką, można powiedzieć, pop kultury, no, gdzie ludzie oglądają go, no to kojarzą go po prostu jako piłkarz, jako celebryta, także myślę, że to chyba tylko z nim, bo mówię, bo reszta zawodników, no nie ma co ukrywać, że to byli piłkarze no, światowego formatu. No i zresztą teraz jako komentatorzy czy jako trenerzy niektórzy też dają o sobie znać, że jednak siedzą w piłce i to im dobrze się układa. Pełen stadion na Manchesterze United. Manchester United, gospodarze przeciwko takiemu zespołowi jak ŁKS. Pełen, no komplet ludzi był po prostu. No, no, niesamowita publika, niesamowite wrażenia. No. Mówię, ja życzę każdemu, żeby przeżył po prostu to, co ja. No. Bo to jest, co innego się odbiera w telewizji, co innego się odbiera na żywo. No. Niektórzy mogą oglądać telewizor, że ja tam byłem i grałem. Nie siedziałem na trybunach, tylko grałem, także może z tym graniem to przesadziłem, ale dobrze przeszkadzałem, no także. Nie, no niestety, nie okazali się dżentelmenami, bo powiedzieli nam, że wymienimy się u nas w Łodzi. Niestety chyba ten wynik ich troszeczkę zdeprymował i tylko chyba Rafał Pawlak wymienił się z Rojem Kinem, ale to też tak w szatni. Także nie okazali się zbyt dżentelmenami, ale można powiedzieć, porównać, że później graliśmy z Monaco, gdzie praktycznie każdy dostał koszulkę tego zawodnika, którego krył. Także myślę, że Francuzi podeszli do tego troszeczkę inaczej. Znaczy tam chyba napisali, że przyjechało chyba 10 skinheadów, bo wszyscy byli tam ogoleni na usta, tylko ja byłem z włosami, także to chyba to było takie, a chyba też nie spodziewali się, że po prostu tak dobrze im przeszkadzaliśmy, no. Bo myślę, że spodziewali się, że gładko, łatwo ograją piątkę i skończą mecz, a to się okazało, że 2-0 i trzeba się troszeczkę namęczyć, także myślę, że chyba, mówię, nie spodziewali się po prostu, że zespół, mówię, tak dobrze może przeszkadzać. No. Jeszcze jakieś anegdoty przychodzą ci do głowy związane właśnie z tymi bojami z Manchesterem? No, tam Boguś wypadło, powiedział, że jak wyszliśmy na murawę,
Pamiętam, że powiedział, że jak tutaj komuś ktoś źle przyjmie piłkę, to znaczy, że nie potrafi przyjąć tej piłki, bo było tak równo, bo oni prawdopodobnie wtedy akurat przed naszym meczem sprowadzili murawę z Nowej Zelandii, także no po prostu stół, no na tamte czasy stół. I no nie byliśmy przyzwyczajeni na pewno do grania na takiej murawie, ale ja mówię, no wszystko to zostaje w głowie gdzieś i człowiek czasami sobie odtwarza, bo mówię, teraz w dobie internetu można sobie usiąść spokojnie, obejrzeć ten mecz. Teraz koledzy się śmieją, że mówi, walczyliście, mówi, jak wy, ale no, mówię, no tak, mówię, jest, mówię, wychodzi się na boisko i, no i trzeba grać.